Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy na południowym brzegu Wisły i szukamy krajobrazów. To będzie film jak zwykle o krajobrazach. Nie wiem, czy dzisiaj będzie krajobrazy z wodą, gdyż planowałem zachód słońca, ale niestety od zachodu idzie ciemny front chmurowy, więc nie wiem, czy coś wyświeci, ale mamy jeszcze 1,5 godziny do zachodu słońca, więc chodźmy coś poszukać. Najwyżej, jak się nie uda zrobić krajobrazu z wodą, zachodu, to zrobimy coś innego, bo będziemy w parku krajobrazowym. Więc zapraszam Was serdecznie na film. Dobra, jak widzicie, moi mili, coś tu się niedobrego podziało z tym całym niebem. Nie mam pojęcia co, no tak przypuszczałem, że tak będzie, ale ustawiłem, słuchajcie, aparat już. Założyłem filtr ściemniający od Rolei ND32, to jest jakieś 4 stop. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Zobaczcie. Zdjęcie ustawiłem w ten sposób. O, jak widzicie. F16 ustawiłem, rzeka jak... Zobaczycie, jakiś tam delikatny ruch ma, jak to Wisła. F16... 20 sekund naświetlania, ISO 160. No zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? No dobra, ustawiłem manualny fokus gdzieś tam na to miejsce i będziemy naświetlać. Dobrze. Moi mili kochani, jak widzicie, nawet w takich kiepskich warunkach można zrobić ciekawe zdjęcia. Zobaczymy. Nie wiem, czy dalej będziemy szli, czy słońce wyświeci. Chyba się przejdziemy, nie? Zobaczymy. Dobrze. Jakby co, zapraszam Was teraz na to zdjęcie. Jeżeli jeszcze u mnie jesteś, do tej pory udało Ci się zostać, to zanim przejdziemy dalej, mogę Cię poprosić o coś? Zostaw tego lajka, łapkę w górę i jak jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału, a lubisz fotografię przyrody i łatwość w jej robieniu, to zapraszam do subskrypcji kanału. W tym momencie możesz to zrobić. A czy możesz później, możesz coś do końca filmu. No, dobra, zostaw tą łapkę, ok?
fajnie będzie. A my lecimy dalej. Słuchajcie, moi mili, jesteśmy dalej, sobie idziemy nad Wisłą, jak widzicie, po drugiej stronie jest Fordon. Mógłbym w zasadzie pokusić się o panoramę miasta, ale wolę jednak przyrodę. A wracając do tematu, moi mili, słuchajcie, prognozy pogody dzisiaj zapowiadały, że będzie ładny zachód słońca, to było rano, ale niestety, znając naszą polską przyrodę, wszystko się zmienia, ale tutaj oczywiście syf. Ale ścieżki fajne tu są, słuchajcie. Tam jest jakieś, słuchajcie, za omszałe drzewa są. No piękna rzecz. Dobrze. Słuchajcie, idziemy dalej. I moi drodzy, wracając do tematu przewodniego, jeżeli nie wyjdziecie, nie ruszycie tak zwanego tyłka w to miejsce, to nie zobaczycie, że może okazało się, że prognoza pogody się chwilę pomyliła i to słońce jednak wypaliło te chmury na chwilę, nie? A już mi się tak zdarzyło. No, wschody słońca były takie, że szedłem, niby nic, a tu nagle tuż przed wschodem słońca wypaliło wszystko i kruch, ale miałem sprzęt rozstawiony tak, że był tylko klaps. O! Zobaczcie. Kurczę, jakie fajne drzewo, tylko że ciasno tu z kadrem, nie? No dobra, ciasno z kadrem, ale fajne miejsce. Powiem wam szczerze, że tędy dawno nie szedłem, może dlatego, że Wisła była wylana. Tak, mam ze sobą spodniobuty, także jak będzie jakaś przeprawa, no to się przeprawimy, nie? Się uda z całym sprzętem. No, niebo cały czas jest zachmurzone, zatem szukam jednego, drugiego, trzeciego kadru. Może tylko dwa zdjęcia będą. Słuchajcie, warto wychodzić, by być w tym miejscu, ale to już chyba mówiłem, powiem, powtarzam się, o, dwie wieże z tyłu widać, zobaczcie. Dwie wieże, o, a tam jest zasunięta druga. Warto wychodzić w takie miejsce, nawet jak nie zrobicie zdjęcia. Po prostu usiądźcie i popatrzcie sobie, co tu się dzieje. O kurczę, będziemy szli tuż przy takiej zatosce. Ale może zrobię panoramę jednak. Co wy na to? Udamy się tą ścieżką. Może się uda, dobrze.
Słuchajcie, już jest dosyć ciemno, ale nie znalazłem ciekawego miejsca, żeby zrobić fotografię w tym całym miejscu, ale jest to bardzo ciekawe miejsce, moi drodzy, by zostawić tutaj fotopułapkę. Aha. No kurczę, śladów zwierząt to tu jest normalnie ogrom, moi drodzy. Jest totalny ogrom. Słuchajcie, wybaczcie mi, że tak tutaj sobie w tych kniejach chodzę, ale chyba nie tu byłem. Dobra, słuchajcie. Ja postaram się tu jakoś wyjść. Zresztą zobaczcie. Widzicie, ile tego tu wszystkiego jest? Tam jest coś namoczone i to drzewo, ale no próbowałem zrobić zdjęcie, niestety. Niestety mi się nie udało. Moi drodzy, spróbuję tu wyjść i zobaczymy, czy nam się uda jeszcze jedno zdjęcie zrobić. Też nie wiem, czy tędy szedłem. Ślady zwierząt tu są. Stamtąd wyszedłem. Tu poszedłem. Stamtąd wyszedłem, tu poszedłem. Dobra, słuchajcie, nie będę nagrywał idąc. Przez takie kminieje. Zaraz do was wracam. Dobra. Słuchajcie, po wielu perypetiach. Aha, już jest ciemno, także jest po zachodzie słońca. Także dzisiaj postaram się jakoś te szumy z filmu usunąć, ale myślę, że nie będzie tak ciekawie. Niemniej, moi drodzy, postanowiłem, że jednak zrobimy tą panoramę, co? Mi się wydaje, że będzie fajnie. Tutaj chyba jest to miejsce, w którym szliśmy. Jak widzicie, wiele fajnych rzeczy, do których trzeba się dostać. To jest normalnie przejście przez różne przeszkody i tak dalej. No. Właśnie przez korzeń przechodzimy. Zobaczcie, tam z tyłu jest. Ale na pewno przyjdę zostawić tutaj fotopułapkę, słuchajcie. Aha. Chyba cofnąłem się za bardzo. Chyba tak. Z chmur nic nie będzie. Brudny jestem cały. Chyba, że jakieś drzewa zobaczymy sobie, co? Nie wiem. Moi drodzy, z fotografią krajobrazu jest tak, że jak idziecie w niepewne miejsce, no to niciula może być problem, żeby wyjść potem. O kurczę, ale znalazłem fajne miejsce. Zobaczcie. Zobaczcie. Kurczę. Się prawie przewróciłem. Co wy na to? Tu może być fajny kadr. Widzę, że to fajnie będzie nam tutaj ucinać. Dobra. Dobra, ja rozstawiam sprzęt, moi drodzy. I zaraz widzimy się przy zdjęciu. No, to będzie ostatnie zdjęcie i wracam do domu, bo się spodziłem jak świnia. Ale czego się nie robi dla dobrych zdjęć. Okej, zaraz wracam ze sprzętem. Dobrze. Moi mili kochani, moi wy. Ostatnie zdjęcie na dzisiaj, bo naprawdę jest już ciemno. Zobaczcie. Tutaj ustawiłem taki kadr. No, tak jak widzicie, to tutaj. O, w ten sposób. F16, 5 sekund naświetlania, ISO 160, automatyczny bilans bieli. Wiecie, co mi się podoba? Ta ścieżka tutaj, która idzie. Ta ścieżka, która prowadzi tam, a z góry mamy taką fajną ramkę z tego drzewa. Zobaczcie. Dobrze, moi mili, zobaczymy, co nam się uda zrobić. Jest. Przepiękne, dobrze. Zobaczcie. Przepiękna panorama będzie. Pionowa, no ale to tak bywa, nie? Dobrze, moi mili. Co mogę wam powiedzieć? Zanim zobaczycie to zdjęcie, dziękuję wam, że byliście ze mną do końca.
tym, którzy polajkowali, dziękuję za lajki. Tym, którzy jeszcze nie, to przypominam, że jeszcze mogą dać łapkę w górę. Co jeszcze? Zasubskrybujcie kanał, jeśli podoba wam się takie... Nie jest to tylko takie stricte, rozumiecie? Nie wiem, idziemy, ustawiamy aparat. To jest taka przygoda moja, którą chcę wam pokazać, gdzie idę na zdjęcia. Po prostu idę w pewne miejsce, czasami nawet nie wiem, co to jest za miejsce, tak jak dzisiaj szukam, robię zdjęcia, a jak nie robię, to może nie wyjdą. Różnie bywa z fotografią krajobrazu, tak? Ale nastawiać musicie się zawsze na to, że jakiś jeden kadr wam wejdzie, jeśli nauczycie się go opatrzyć, nie? Go obserwować. Obserwować oczami. Dlatego chciałbym wam pokazać właśnie, jak to robić, że gdy się idzie i szuka się kadrów, że można zobaczyć wiele więcej niż zwykły przeciętny człowiek, który idzie sobie po prostu na spacer. Oczywiście to jest dobre. Namawiam do ruchu na świeżym powietrzu, do spacerów i tak dalej. I co? No i to by było na tyle, nie? Do zobaczenia w następnym... Ale najpierw zdjęcie. Dobra, zapraszam was na zdjęcie teraz. To co? No w zasadzie to wszystko, nie? Jak macie jakieś pytania, to je zadawajcie w komentarzach. Na wszystkie postaram się odpowiedzieć. Jeśli nie mam czasu, to na pewno go znajdę. Nie, umówmy się tak, na pewno go znajdę, żeby wam odpowiedzieć. I umówmy się tak, że może zarzucicie jakiś temat i postaram się go zrobić. No nie? Dla was. Druga sprawa, moi drodzy kochani. Wychodźcie na zdjęcia, ale to już się wam powtarzam i będę wam to mówił. Macie wychodzić na zdjęcia, wychodzić w teren. I co? Na dzisiaj to wszystko. Ja mam jeszcze 15 minut drogi do autobusu. No, miałem jechać rowerem, ale schodzę rano do piwnicy, a tam flaczek. No, flaczek, moi drodzy, flaczek. Już chyba drugi w tym roku. I niektórzy mogą powiedzieć, kurczę, ale ile tych flaków dostajesz, tak? Flaków panu, u nas się to mówi, tak? No ale wiecie, ja jeżdżę cały rok, nie? Ja cały rok jeżdżę, więc naprawdę 5 dętek przebitych w ciągu roku to jest mało odsetek na te kilometry, które ja robię. Ja w miesiącu robię około 300-400 kilometrów, tak? Nie jestem sportowcem, tak? Nie jestem sportowcem, a mam zamiar robić więcej, jak sobie backpacking jakiś przymocuję do mojego roweru. I cały sprzęt będę woził nie na plecach, tylko na rowerze, zobaczymy. A idzie wiosna, więc... będzie lepiej. Dobrze, nie będę wam przedłużał, moi mili, bo już chyba i tak jest dosyć długi ten film. Do zobaczenia za tydzień. Mam nadzieję, że zostawicie tą łapkę, skomentujecie, czy wam się podobały te zdjęcia i takie szybkie wypady reportażowe, można by tak powiedzieć. I widzimy się za tydzień. Bez odbioru, pa!